Dzień dobry, cieszę się, że jesteście. W tym tygodniu mam dla Was przede wszystkim dwie skrajnie różne informacje. Pierwszą jest tragiczna i smutna informacja o śmierci Maji Lidii Kossakowskiej. Coś, o czym pewnie i tak już wiedzieliście. Drugą, informacja o Fantastyce 2022. Projekcie, który jest bezpośrednią przyczyną, dla której nie będzie odcinka w przyszłym tygodniu. Jestem zaangażowany w organizację i zwyczajnie nie będę miał czasu go zrobić. Poszczegóły zapraszam jednak do filmu. I po inne wiadomości też, bo jest ich kilka. Z czego jedna ma generujący kontrowersje posmak afery obyczajowej. Dzisiejszy odcinek będzie skąpy w efekty graficzne, więc polecam traktować go głównie jako podcast audio. Choć plakaty na fantastykę są śliczne i do ich oglądania serdecznie zachęcam. Zapraszam do wysłuchania. Tragiczna śmierć Maji Lidii Kossakowskiej bardzo szybko przebiła się do publicznej świadomości i stała się ważną informacją. Mówili o niej wszyscy. Od serwisów informacyjnych głównego nurtu, przez serwisy okołofantastyczne, po osobiste konta i blogi. Nie ma w tym nic dziwnego. Jej książki cieszyły się sporą popularnością, były nieźle napisane, a sama autorka przez długie lata była najbardziej rozpoznawalną kobietą w polskiej fantastyce. A nawet jeżeli kogoś nie interesował jej dorobek, to okoliczności jej śmierci same w sobie przyciągały uwagę. Zginęła bowiem w pożarze domku letniskowego. Zdjęcia zgliszczy tej drewnianej konstrukcji obiegły internet bardzo szybko i mocno działały na wyobraźnię. Pozostaje więc powiedzieć, że to przykra i smutna informacja. Tym bardziej, że to kolejna osoba, która odeszła w ostatnim czasie. Teraz czas na informację, na której szczególnie mi zależy. Już 3 czerwca w Sosnowcu zaczyna się Fantastyka 2022. Wschód versus Zachód. W jej ramach odbędą się spotkania autorskie, prelekcje, pokazy filmowe i kilka innych rzeczy, o których zwykle myślicie, mówiąc o imprezie okołofantastycznej. Rozkład jazdy wygląda następująco. 3 czerwca. Spotkanie autorskie z Pawłem Majką, autorem pierwszej polskiej powieści z uniwersum Metro 2033. Prowadzenie Agnieszka Włoka. Oczywiście Paweł Majka napisał znacznie więcej niż tylko dzielnicę obiecaną, ale coś trzeba było wybrać jako najbardziej charakterystyczne. 4 czerwca. Pokazowa sesja RPG, przeznaczona dla wszystkich zainteresowanych grami wyobraźni. Dokładnie to, co napisano. Ci, którzy są ledwie zainteresowani, mogą się czegoś dowiedzieć. Początkujący mogą porozmawiać z praktykami, a zaawansowani podpatrzeć jakieś ciekawe sztuczki od innych zaawansowanych. Fajna sprawa. 5 czerwca. Koncert zespołu Gaging Blues, zacierającego granice między brzmieniami wschodu i zachodu. Zespół kocha japońską popkulturę, mangę i klasyczne gry RPG. I to słychać w ich utworach. Nie będę przesadnie odkrywczy, jeśli powiem, że najłatwiej jest sprawdzić na YouTubie, czy ich brzmienia Wam się podobają. Nawet jeżeli nie traficie do Sosnowca, to może przynajmniej właśnie odkryliście ciekawy zespół. 6 czerwca. Spotkanie autorskie z Krzysztofem Prosiakiem Owedykiem. Rysownikiem, twórcą komiksów, władcą Urwałcji. Jeżeli ktoś nie zna tego autora, warto zapoznać się z jego twórczością. Jej historia bowiem jest niezwykle ciekawa. Zaczął od wydawania w tzw. trzecim obiegu, czyli w nieformalnych zinach, które omijały cenzurę. I robił to w czasach, w których wydanie zinu wymagało kserokopiarki, a nie wyłącznie dostępu do internetu. 7 czerwca. Strefa VR. Możliwość skorzystania z gogli wirtualnej rzeczywistości i przeniesienia się do fantastycznych, wirtualnych krain. Myślę, że to nie wymaga więcej tłumaczeń. Odbiorcy tego kanału doskonale wiedzą, czym jest VR i jak działa. Będą też dwie prelekcje. O 11:00 różnie widziane o sztuce graficznej wschodu i zachodu. Czym różni się komiks od mangi? Jakie różnice są mniej oczywiste niż wydaje się na pierwszy rzut oka? A o 17:00 promień japonizujący. Prelekcja o tym, jak Japończycy adaptują kulturę zachodnią na własny użytek. 9 czerwca. Pokaz filmowy. Tym razem będzie to film z zeszłego roku. Dużo piasku, świetna muzyka, cała planeta przyjmująca zmieniającą świadomość substancję. 11 czerwca. Pokaz filmowy dla dzieci. Film o dzielnej księżniczce, która szuka ostatniego przedstawiciela mitycznej rasy. 11 czerwca. Planszowisko. Przedstawiciele Stowarzyszenia 3 Plansze wyjaśnią, zaprezentują i zagrają z Wami w ciekawe gry planszowe. Każdy znajdzie coś dla siebie.
zarówno początkujący, jak i weterani. Poza tym zaś jest jeszcze konkurs literacki, w którym można wygrać pieniądze. Jeszcze macie czas, aby napisać opowiadanie. Linki do wszystkich wydarzeń znajdziecie w opisie. Ogólnie rzecz ujmując, serdecznie zapraszam. Mercedes Lucky, znana i popularna autorka książek fantasy, otrzymała wyróżnienie za życiowe osiągnięcia od SFWA, organizacji zrzeszającej pisarzy fantasy i science fiction w Ameryce, tej samej, która zajmuje się przyznawaniem nagród Nebula. Była 38. osobą, która otrzymała tytuł Damon Knight Memorial Grandmaster w czasie konferencji Nebula. I normalnie nie byłoby to nic dziwnego, gdyby nie fakt, że niecałe 24 godziny później została usunięta z konferencji. Podobnie jak jej mąż. Sposób jej usunięcia i powód, z którego do niego doszło, budzą spore kontrowersje. Wygląda to bowiem tak, że w czasie panelu dyskusyjnego Romancing Science Fiction and Fantasy, w którym uczestniczyła, w czasie wychwalania Samuela Delaniego jako pioniera pisania homoseksualnych bohaterów, użyła określenia colored, znaczącego tyle, co kolorowy. I tutaj zaczynają się problemy z całą historią. Z jednej strony Lucky ma 72 lata. Określenie kolorowy to takie, które było uznawane za akceptowalne, kiedy dorastała. Z drugiej strony obecnie uznawane jest za obraźliwe i nie używa się go. Nie jest jednak tak mocne, jak niesławne już słowo na N, które znacie z rapowych tekstów, a którego nie mogę tutaj przytoczyć. Z trzeciej strony nie zareagowała moderacja. Niemal wszyscy zgadzają się, że powinna tutaj zareagować. I albo sprostować nieopatrzne sformułowanie, albo w przypadku, gdyby było celowe, przerwać panel. Z czwartej strony nie zareagowała również Jen Brown, obecna na panelu czarnoskóra autorka. I tutaj zaczął się problem. Wspomniana chwilkę wcześniej Jen Brown zamieściła swoje oburzenie na Twitterze, co, oczywiście, wywołało ogromną reakcję i szybko stało się często cytowaną historią. I choć rozwiązanie nie było eleganckie, to całkiem je rozumiem. Nie wszyscy mają w sobie siłę i chęć poprawiać żywą legendę w trakcie trwania panelu. Problemem okazała się jednak reakcja samego SFWA, które zrobiło kilka brzydkich rzeczy. Po pierwsze napisali oświadczenie o usunięciu Lucky z konferencji. I jasne, ich konferencja i ich prawo. Ale napisali je w taki sposób, że można odnieść wrażenie, że Lucky użyła rasistowskiego słowa na N. Po drugie, zablokowali dostęp do panelu, który odbywał się online, aby uniknąć dalszej krzywdy. Po trzecie, faktycznie usunęli ją z paneli, w których miała uczestniczyć. Rzecz dość kłopotliwa ze względu na fakt, że jej nazwisko często było najgłośniejsze spośród gości. Choć, oczywiście, można to odczytywać jako przejaw silnych postaw moralnych. W kontekście jednak wprowadzającego w błąd oświadczenia o powodzie usunięcia autorki, powątpiewam. Niezależnie od tego, czy ktoś uważa to słowo za obraźliwe, jak Jen Brown, czy za neutralne, jak sam Delany, to nie jest to ta sama kategoria, co słowo na N. Otwartym pozostaje pytanie, jakie zachowanie byłoby odpowiednie ze strony organizatorów. Z jednej strony szybkie i zdecydowane działania przeciwko dyskryminacji są rzeczą pozytywną, szczególnie kiedy skierowane są przeciw autorytetom. Z drugiej strony, mowa o autorce, która aktywnie wspierała środowiska LGBT i inne zmarginalizowane grupy, właściwie od początku swojej kariery, na długo przed tym, zanim zaczęły to robić wielkie korporacje i celebryci. Ciężko więc podejrzewać ją o celowe działania w celu szkodzenia mniejszościom rasowym w Ameryce. Decyzję o tym, czy to była dobra czy zła decyzja, pozostawiam wam. I tak już za bardzo się rozgadałem na ten temat. Okruchy. Jeżeli macie ochotę na jakąś jednoznacznie pozytywną wiadomość, oto ona. Nie tak dawno gruchnęła wieść, że Peter S. Beagle odzyskał prawa do ostatniego jednorożca. Później pojawiły się informacje o pracach nad serialem i nad musicalem. Teraz zaś dowiadujemy się, że już niedługo, bo w przyszłej wiosny, ukaże się The Way Home, Droga do domu, która to książka zawierać będzie dwie nowelki dziejące się w ukochanym świecie autora. W serwisie IGN pojawił się trailer do gry Ja, Inquisitor. Lub, żeby być dokładnym, I, Inquisitor. Ponieważ polskie studio, robiące grę na podstawie polskiej prozy, nie pokusiło się o polskojęzyczny trailer. Odnosząc się jednak do meritum.
to trailer zapowiada nam prawdziwy hit roku 2008. Fakt, że deweloperzy przespali ponad dekadę rozwoju, trochę martwi, ale to ich sprawa. Trailer emanuje poczuciem beznadziei, znanym z książek Piekary. Z tą różnicą, że tutaj beznadziejne są modele postaci, modele tła i animacje. Podejrzewam, że nie o to chodziło, ale cóż mogę poradzić? I to nie jest tak, że brzydkie gry nie mają swojego miejsca w świecie. Minecraft miał na siebie ciekawy pomysł i podbił serca milionów graczy. Inkwizytor jednak wygląda przaśnie. Robiony jest na podstawie średniej jakości i niedokończonego cyklu i nie prezentuje w trailerze niczego, co nie wyglądałoby jak zżynka z innych, lepszych produkcji. Samego mechanizmu walki pokazano w trailerze około 3 sekund, więc mam nieodparte wrażenie, że będzie naprawdę marny. Z pewnymi obawami myślę też o scenach seksu, które muszą się w grze pojawić. Jeżeli będą wykonane z taką starannością jak reszta modeli, to gołym okiem będzie można policzyć poligony na biustach. Pojawiła się okładka do nadchodzącej książki Brandona Sandersona The Lost Metal, Zagubiony Metal. Wygląda tak sobie, czyli pasuje do reszty okładek amerykańskich wydań. Pojawił się trailer oraz oficjalna data premiery gry The Lord of the Rings – Gollum. Gra trafi do sprzedaży już 1 września. Muszę przyznać, że wieść o grze jakoś mi umknęła aż do tej pory. Z trailera wynika jednak, że będzie to skradanka, co mnie osobiście bardzo cieszy. Z opisu na Steamie wynika zaś, że dwie osobowości Golluma będą stanowiły istotny element rozgrywki. Ciekaw jestem, co z tego wyjdzie. Jakiś czas temu dzieliłem się z wami informacją, że Sony pracuje nad serialem w uniwersum God of War. Teraz czas dodać do tego informację, że powstaną także seriale osadzone w świecie takich gier jak Gran Turismo oraz Horizon. Horizon ma zostać wyprodukowane przez Netflix jako serial. Natomiast do adaptacji God of War przymierza się podobno Amazon Prime. Gran Turismo jeszcze nie znalazło producenta. Warto poczekać, to fajne światy i marki. Zwłaszcza God of War ma szansę na opowiedzenie ciekawej historii. I to już wszystko, co przygotowałem dla Was w tym tygodniu. Przypominam, że ponownie usłyszymy się za 2 tygodnie. Życzę Wam wspaniałego życia. Pozdrawiam. Paskud.